Dzień dobry, nazywam się Mateusz Balcerkiewicz. Miło mi powitać Państwa jako nowy redaktor naczelny najstarszego portalu historycznego w Polsce, Histmag.org. Jestem historykiem archiwistą związanym z Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Interesuję się szczególnie historią XX wieku w wymiarach społecznym i wojskowym. Wierzę, że historia jest nauczycielką życia, a jednocześnie pasjonującą opowieścią. Dlatego warto dzielić się nią z innymi. Od wielu lat działam również jako rekonstruktor okresu wojny polsko-bolszewickiej. Podczas realizacji tej pasji odkryłem, że ludzie są ciekawi historii i chcą o niej słuchać, jeśli opowie się o niej w odpowiedni sposób. Dlatego w Histmagu stawiamy sobie za cel popularyzować wiedzę historyczną rzetelnie, ciekawie, a jednocześnie bez uciekania się do tabloidyzacji. Świat idzie do przodu, a my zmieniamy się dla Was. W ostatnim czasie odświeżyliśmy wygląd naszej strony internetowej, a w nadchodzącym okresie planujemy dalsze jej usprawnianie oraz dodawanie nowych funkcjonalności. W ofercie naszego wydawnictwa każdego miesiąca pojawiają się nowe pozycje. Ostatnio, oprócz e-booków, ruszyła również seria audiobooków. Będziemy eksplorować kolejne pola obecności medialnej, abyście mogli obcować z historią tak, jak lubicie. Jesteście dla nas ważni, a Wasza opinia ma dla nas znaczenie. Dlatego dalej będziemy rozwijać kanały komunikacji z czytelnikami oraz zadbamy, aby na portal trafiały teksty prezentujące różne poglądy historyczne. Razem zadbajmy, aby Histmag był miejscem kulturalnego i merytorycznego dialogu. Prowadzenie tak dużego, niezależnego medium historycznego jest wyzwaniem i potrzebujemy w tym Waszej pomocy, także tej finansowej. Każda złotówka przeznaczona na portal umożliwia nam dalszy rozwój i działanie. Dokładamy wszelkich starań, aby Histmag był nowoczesnym i wiarygodnym medium historycznym, prezentującym ciekawe treści. Czytajcie, komentujcie, wspierajcie nas i bądźcie dalej z nami, bo Histmag jest miejscem, w którym łączy nas historia.